Produkcję programu wspiera firma Eko Okna S.A., wiodący w Europie producent stolarki otworowej. Witam Państwa we wtorek 8 lutego. Hanna Karasińska-Pater. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Raciborska Biblioteka gościła w swoich progach wyjątkowych artystów, którzy do tworzenia swoich dzieł nie używają rąk. Ich obrazy powstają za pomocą ust lub nóg. Czytelnicy Raciborskiej Biblioteki mieli okazję do przyglądania się metodom ich pracy podczas wernisażu ich dzieł. Raciborska Biblioteka wspólnie z wydawnictwem AMUN, artyści malujący ustami i nogami, zorganizowali wernisaż. Wyjątkowi artyści pokazali nie tylko gotowe już obrazy, ale także prezentowali sposób, w jaki powstają ich dzieła. Cieszymy się ogromnie, że możemy być tutaj w Raciborzu, wystawiać pracę, tym bardziej, że Racibórz jest moje rodzinne miasto, a poza tym siedziba wydawnictwa, jedynego wydawnictwa w Polsce artystów malujących ustami i stopami. Artyści wystawiają tu ponad 30 prac. Jest tutaj z nami na dzisiejszy wernisaż, przyjechało kilkoro artystów ze Szczecina, Krakowa i z różnych rejonów gór. Jak się okazuje, nie ma znaczenia, czy ołówek lub pędzel trzymany jest w zaciśniętych dłoniach, ustach czy palcach stopy. Każdy z tych sposobów wymaga cierpliwości, pracowitości i sporego nakładu czasu. Po prostu rysowałem jak każde dziecko, bo uważam, że wszyscy jesteśmy dziećmi i potrafimy rysować, tylko później się zajmujemy jakimiś głupotami niepotrzebnymi. I po prostu rysowałem jak wszyscy, a później mama mówi, no kim ty możesz być, chłopie, w przyszłości? No malarzem albo może nauczycielem, może księdzem. I chciałem być księdzem. Ale jeden ksiądz zapytał, stary, jak ty będziesz komunię rozdawał? No to zostałem malarzem. Dzięki tej decyzji swoją malarską przygodę rozpoczęła także Martynka Gruca, która jest najmłodszą w Polsce artystką malującą stopami. Mama już wiedziała trochę czasu, że jest taka osoba i chciała się z nią skontaktować. Gdy się już skontaktowała, spotkaliśmy się i my siedliśmy na trawie i zaczęliśmy malować, jakbyśmy się znali już dawno. No i potem pamiętam rzecz, jak wsiadłam do wujka auta i powiedziałam, że będę tak samo kierować jak wujek. Skrytym marzeniem dziewczynki jest móc w przyszłości żyć z malarstwa, bo nieistotne, w jaki sposób przenosi się na papier czy płótno swoje wrażenia, uczucia czy zaobserwowaną rzeczywistość. Wraz z początkiem lutego rozpoczął się nabór do programu ograniczania niskiej emisji na terenie Raciborza. Wnioski można składać do 2 marca. Racibórz, jak wiele miast w województwie śląskim, na różne sposoby próbuje walczyć z niską emisją. Mieszkańcy mają możliwość pozyskania środków na wymianę źródeł ciepła, zarówno z rządowego programu Czyste Powietrze, gdzie nabór prowadzony jest cały rok, jak również z programu ograniczania niskiej emisji, gdzie nabór ruszył 1 lutego i potrwa do 2 marca. W przypadku PONES dofinansowania mogą skorzystać raciborzanie planujący wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła zarówno w domach jednorodzinnych, ale także w budynkach wielorodzinnych. Istnieje także możliwość pozyskania środków do stworzenia przyłącza gazu. Kwota dotacji zależna jest od tego, jakie jest źródło ciepła i w jakim budynku zostanie wymienione. Poziom dofinansowania pokrywa od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych. Szczegóły oraz kryteria dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Informacji można także szukać w magistracie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zbliża się czas rozliczania z fiskusem. Swój 1% podatku można przekazać organizacjom pożytku publicznego, także tym lokalnym. Wśród nich jest m.in. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, która kolejny raz zachęca do wsparcia. Każda z osób odprowadzających podatek może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Proces ten nie jest skomplikowany, a to oznacza, że w łatwy i szybki sposób można pomóc. Na terenie powiatu raciborskiego jedną z organizacji, której można przekazać swój datek, jest Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego. W imieniu fundatorów i zarządu fundacji zwracam się do Państwa o wsparcie fundacji poprzez przekazanie tego 1% podatku dochodowego. Głównie wspieramy szpital nasz poprzez zakup sprzętu, który każdorazowo jest uzgadniany z dyrektorem szpitala, tak by nie zdublować się czymś niepotrzebnym. Jak wiadomo, postęp techniki medycznej jest bardzo duży. Coś, co było 5 lat temu nowoczesne, dzisiaj może już być lekko przestarzałe. Poza tym sprzęt zużywa się i dlatego konieczna jest non-stop wymiana zużytego sprzętu lub zakupywanie sprzętu nowego, nowej generacji. Niestety w tym roku nie będzie możliwości rozliczania PIT-u przez fundację, bo koszt pracy biura rachunkowego przerasta możliwości organizacji. Mimo to Fundacja na rzecz Szpitala liczy na wsparcie, także te płynące w ciągu całego roku. Konto fundacji jest otwarte cały rok. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, możliwość, może w każdej chwili przekazać dowolną kwotę na konto fundacji i te pieniążki zostaną spożytkowane na zakup, tak jak wspomniałem, na zakup sprzętu. Na koniec roku, po podliczeniu wpływów wszystkich, no, składamy taką deklarację do pana dyrektora szpitala, że taka kwota jest do dyspozycji i zapytanie, co by chciał, żeby za to zakupić. Czas pandemii dla szpitali jest szczególnie trudny. Część diagnostyki i zabiegów nie jest wykonywana, przez co zmieniają się aktualne potrzeby placówek medycznych, także raciborskiego szpitala. Przez ostatnie 2 lata fundacja nie kupowała sprzętu, gdyż szpital był nastawiony na pandemię i dostawał wsparcia z innych instytucji, w tym z budżetu państwa, z instytucji prywatnych, od osób prywatnych. Duże wsparcie płynęło do szpitala, więc ustaliliśmy z dyrektorem, że środki, które zbiera fundacja, będą pozostawały na koncie fundacji. Nie wydamy ich na inny cel. W momencie, kiedy zakończy się pandemia, szpital wróci do normalnej działalności. Szpital określi nam, co by chciał, żeby za te pieniążki kupić. Fundacja działa już od 18 lat. W tym czasie udaje jej się regularnie przekazywać sprzęt do szpitala na Gamowskiej. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.